Kinga, no wyglądasz po prostu fenomenalnie. Tam normalnie. Ja nie mogę się na ciebie napatrzeć. Nie, no nie oszukujmy się, nie bądź taka skromna. 50 kg w dół? Ponad 55 czy 6 już tak. Wiesz co, nie, już przestałam się ważyć, bo ja swój cel na ten moment osiągnęłam. Jestem dumna z tego, co mam. Czuję się fantastycznie, wygrałam i wypracowałam swoje drugie, lepsze, zdrowsze życie i jestem zadowolona i szczęśliwa z tego powodu. No właśnie, bo zmiana jest niesamowita, ale tak jak mówisz, tu też chodziło głównie o zdrowie, nie tylko o te walory estetyczne. To co na przykład teraz zaobserwowałaś, gdy te 55-6 kilo no, ubyło z twojej sylwetki? Wiesz co, zdecydowanie poprawiła się moja kondycja. Nie mam już zadyszki, kiedy wchodzę schodami na pierwsze piętro, na drugie, na trzecie. No przy trzecim okej, już coś tam jeszcze łapię. Natomiast tak, wyniki badań są naprawdę bardzo dobre. Jeszcze muszę tylko nad cholesterolem popracować, bo mam troszkę tak za wysoki i witaminę B12, no ale też biorę zastrzyki, także także jest naprawdę super, ale wiesz co, przede wszystkim teraz, kiedy mam to drugie życie, nauczyłam się bardzo dużo pokory. Nauczyłam się pokory i systematyczności, żeby ja nigdy się nie poddawałam w tym, co robiłam, ale teraz jeszcze bardziej dążę do tych swoich celów i cieszę się, że obserwuje też mnie bardzo dużo ludzi, którzy utożsamiają się też z moją historią, czerpią inspirację, naukę, wiedzę, bo ja pokazuję wszystko jak jest. Nie tylko to piękne, instagramowe, kolorowe życie, ale pokazuję prawdziwą rzeczywistość. I ja nie boję się pokazać swojego brzucha, nie boję się pokazać swoich blizn, nie boję się, nie wiem, tobie powiedzieć, że dobra, no zobacz jak mi skóra zwisa tu i ówdzie. Nie boję się o tym mówić i będę o tym mówić głośno, bo wiem, że jeżeli mogę pomóc swoją historią chociaż jednej osobie, to ja to zrobię. Dzisiaj symbolicznie wyrzuciłaś jedną z części swojej garderoby. Jak to było u ciebie na co dzień? Czy musiałaś wymienić właśnie całą szafę, pójść na zakupy i jakie to były w ogóle koszty? Czy liczyłaś? Wiesz co, powiem tak, jak powiedziałam o mojej operacji w domu, że podejmuję taką decyzję i chcę iść w tym kierunku, to pierwsze co mój brat mówi, Jezu Kinga, to będziesz musiała całą garderobę wymienić. Mówi, z 20 tysięcy to ty na same ciuchy wydasz i buty. Ja mówię, no ale wiesz sobie, jak mówię, zdrowie jest ważniejsze niż powiedzmy jakieś tam koszta ubrania i tak dalej. Natomiast powiem tak, mam jeszcze wszystkie swoje stare ubrania, nie pozbyłam się ich jeszcze. Nie wiem, mam jakieś takie ograniczenie, taką blokadę w głowie. Na nowe rzeczy bardzo też jeszcze nie inwestuję, bo wiesz co, ciężko jest mi się pogodzić jeszcze z tą zmianą sylwetki. I wiesz co, teraz ostatnio wstawiłam też dla porównania zdjęcie w swoich starych spodniach w rozmiarze 58, gdzie mogłabym się aktualnie zmieścić w jedną nogawkę. Jest mi trudno z tym, nie umiem jeszcze sobie z tym pogodzić, więc nie mam jeszcze wymienionej całej garderoby, ale myślę, że już czas najwyższy, żeby też to zrobić. Ja też w ogóle zauważyłam, że ty masz biżuterię na zębie. A no mam, mam, bo ja jestem taką sroczką, lubię jak się błyszczy, lubię dużo takich, wiesz, jak Magda Gessler, tak, wiesz. I fryzura też taka trochę podobna. Wiesz co, no bo tak miałam dzisiaj trochę czasu, o nawet ci widzę tutaj, tak. Wiesz co, lubię się bawić modą, lubię się bawić zmianą. Lubię też, wiesz co, patrzeć teraz na siebie też z trochę takiej innej perspektywy, bo okej, wizualnie zmieniam się okropnie, natomiast środek został zawsze ten sam i to jest chyba też cudowne, że pomimo tego wyglądu zewnętrznego potrafię być tą samą Kingą zawodnik, jaką byłam, jaką mnie ludzie znają i taka już zostanę. Co byś chciała powiedzieć osobom, które hejtowały cię kiedyś za wygląd no i używały też w stosunku do ciebie wulgaryzmów? Wiesz co, chyba już nic teraz, wiesz, bo nie chcę już cofać się do tego, co było, wracać pamięcią do tych bardzo trudnych sytuacji w moim życiu, zwłaszcza będąc dzieckiem. Natomiast co ja mogę powiedzieć, że każdy z nas jest inny i przez to też jest każdy z nas wyjątkowy. I to nie ma znaczenia, czy jesteś bogaty, jesteś biedny, mieszkasz na wsi, mieszkasz w mieście, nie wiem, masz odstające uszy, jesteś gruba, chuda, wysoka, niska. Każdy z nas zasługuje na szacunek. I ja uważam, że karma wraca. Wiem, że do wielu osób, które mi sprawiało wiele przykrości, ta karma wróciła i teraz, kiedy patrzą też na mnie, teraz, to jest właśnie ta zazdrość, ale pojawia się też takie poczucie, nie umiem tego tak nazwać dosadnie, żeby też to powiedzieć, ale poczucie trochę takiego wstydu, że się tak zachowywali w stosunku do mnie, a są też osoby, które czyniąc mi wiele złego, teraz, kiedy
potrzebują pomocy i wiedzą, że ja mogę coś pomóc, coś zrobić, coś załatwić, podpowiedzieć. Bez żadnego skrępowania przychodzą: Kinga, pomóż. Ja oczywiście, wiesz, nie kryję urazy, żalu jakiegoś, ale mówię, nie chcę już wracać do tego, co było i ja kibicuję każdemu, każdego traktuję tak, jak ja bym chciała być traktowana i tego każdemu życzę. Dobrze, Kinga, to już na zakończenie, ponieważ operacja, zmiana sylwetki to jedno, ale żeby utrzymać taką sylwetkę i ten rozmiar, podejrzewam, że też zmieniłaś swoją dietę, więc czego nie znajdziemy na Twoim talerzu? Na pewno słodyczy, aczkolwiek jakieś takie małe grzeszki mam, nie będę obłudna i nie powiem, że nie jem mojej ukochanej szarlotki z lodami, więc jakiegoś tam gryza będę miała. Na pewno cebuli się nie znajdzie u mnie, bo bardzo źle się czuję po tej cebuli, ale wiesz co, ogólnie raczej tak wszystko się znajdzie, bo to nie jest tak, że ja teraz będę z czegoś rezygnować, po prostu jem wszystko, ale w małych porcjach i nie chcę wpaść teraz, wiesz co, z takiej skrajności w skrajność, że nie wiem, szarlotki nie powinnaś jeść, bo to cukier i tak dalej, tak? Nie chcę się po prostu blokować i odmawiać sobie też przyjemności, które wcześniej sprawiały mi radość, także wszystko w granicach zdrowego rozsądku. A ile jeszcze chciałabyś zrzucić? Nic. Wiesz co? To jest już ostateczna wersja ciebie. To znaczy, ostatnio jak byłam na kontroli u profesora, to jeszcze tak ustaliliśmy, że te 5 kg, żebym zeszła. I to jest jeszcze do mnie tak do zaakceptowania, natomiast chciałabym, bo wiesz co, to jest bardzo szybko. Wiesz, ja przez 30 lat ważyłam ponad 100 kg, 150 miałam największą wagę. I teraz nagle w ciągu roku, wiesz, zmieniasz się i dla mnie to jest szybko. I chciałabym, żeby powiedzmy przez rok ta waga była taka, jak jest teraz, czy nawet przez 2 lata. I żeby te 5 kg zejść jeszcze w dół, tak jak obiecałam profesorowi, to będzie już tak naprawdę super. To się bardzo szybko właśnie zmienia, tak jak mówisz, czyli ile teraz ważysz? Wiesz co, teraz moja waga to tak oscyluje 92-96 kg. To jest takie wzroście? 1,75 m. To naprawdę duża różnica, muszę ci powiedzieć szczerze, więc gratuluję. No właśnie, a jest przestrzeń na przykład, wiesz, nowy związek, relacje, no bo zakładam, że zmiana garderoby, zmiana wszystko. Pytają, dobra, koniec wywiadu, dziękujemy. Nie, no powiedz mi, jest ktoś w twoim życiu? Pomidor. Okej, czyli dowiemy się w swoim czasie. Pewnie tak. Nie, no jestem, moje serce jest po prostu... Czeka na tego wyjątkowego faceta, który zaakceptuje mnie taką, jaką jestem, a nie to na przykład, że wiesz, jestem panią z telewizji, panią z internetu, że się teraz zmieniłam. Wiesz, mam dużą blokadę, bo wcześniej, tak jak rozmawiałyśmy jeszcze, kiedy ważyłam, wiesz, te 100 parę kilogramów, no to było coś takiego, że wiesz, faceci się blokowali, wstydzili mnie, no bo jesteś gruba, więc... Jak to można, wiesz, spotykać się z tobą? Później jak stałam się telewizyjną osobą, no to już powiedzmy ta waga nie przeszkadzała, ale to już był ukryty podtekst, no bo wiadomo, tak? Teraz kiedy moja sylwetka się zmienia, no to już w ogóle ja nie wiem, co faceci mają, wiesz, na uwadze. Czy to jest tylko, wiesz, na takiej zasadzie, nie wiem, spotkać się z tobą, zrobić zdjęcie, wy***ć się i dziękuję, nie? Więc wiesz, no nie wiem, no jest, mam dużą blokadę, więc... Zobaczymy. Trzymamy bardzo mocno kciuki za ciebie, Kinga. No i co? I życzymy ci dużo pozytywnej energii i takiego prawdziwego mężczyznę, który pokocha cię za twoje wnętrze. Będzie miał większe jaja ode mnie.